Witam serdecznie, jestem Bartul, zaczynamy 15 odcinek z serii Zagrajmy w Hades i tak sobie pomyślałem, że może nagramy ostatni odcinek, ja troszeczkę pogram, wzmocnię postać. Generalnie tutaj najbardziej mi zależy na tym, żeby mieć tą odporność na wyższym poziomie, wtedy mamy wiadomo, wyższe szanse, więc muszę tych prób kilka jeszcze podjąć. Zdaje się, że maksymalnie możemy mieć tutaj 80% odporności na obrażenia. Jak widzicie, tu mamy, przepraszam, chyba zasłaniam, mamy 99 klejnotów, 10 chtonickich kluczy, tutaj dwie sztuki krwi bogów, jeden diament i jeden, to jest chyba, nie wiem jak to się nazywa, taki eliksir, chyba nektar, bo tu mamy ten, nie, to jest ambrozjak, a to jest chyba nektar, jedna sztuka. Także taki chyba pomysł mam, nie wiem czy to dobry. Dobra decyzję podejmuję. No, tą postacią na pewno nie mamy szans. Tu jest, raczej mamy jakiś nastawiony atak na uskoki. Ale też dosyć szybko mucimy przeciwników. Dobra, zaraz zobaczymy, co możemy wzmocnić. Okej, okay. Zmniejszone obrażenia o 2%. Wsparcie Afrodyty, to sobie weźmiemy. Czas trwania zauroczenia 6,5 sekundy. Tylko to pewnie nie działa na bossów. Więc... czekajcie, bo tutaj mamy symbol, symbol chyba, jak się ten bóg nazywał? Hermes. Hermes już dostał od nas prezent, więc trochę lipa. Przydałby się Dionizos, albo Ares, albo Artemida, albo... czyli te trzy, Artemida, Ares i Dionizos. Czego o tym mówię? O tym dlatego, że mamy tutaj umiejętność, która daje... nie wiem jak to jest generalnie liczone, mianowicie tutaj otrzymujemy bonus do obrażeń za każdego boga, który otrzymał od nas dar, czyli tutaj mamy 20%, widzicie, aktualny bonus obrażeń. My mamy tutaj, to są bogowie Olimpu, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Sześć bogów dostało od nas dar, więc 6 razy 5 powinno być 30%, a nawet 6 razy 2,5 to jest 15%, więc nie wiem jak to jest liczone. Tutaj mamy 5 od Boga powinno być, więc nie wiem czemu jest 20%. Czy to jest jakiś glitch, bug, nie wiem. To też jest w sumie istotne, bo wiadomo, permanentne obrażenia są zwiększone, więc warto tutaj to tak czy siak wezmę chyba to jednak. Czasami się pojawiają tutaj takie czaszki czarne, symbolizują one to, że dany pokój będzie trudniejszy, wymagający, ale też nagroda będzie wyższa, większa. Nie wiem, czy ja dotrwam do tego pokoju, gdzie będziemy mogli wydać kasę. Większą ilość, mianowicie chciałbym tutaj kupić jakiś diament. O, jakieś aha, wezwanie, dobra, wezwanie to jest. Mamy to wezwanie. Olympus calling. Nie będę mu ofiarował tego. Szukam innych bogów. A tak jest szybsze 10%. No akurat nie, o tego nie mamy. Generalnie mi też zależy na tym, żeby tutaj zdobywać te przepowiednie na liście Moir, żeby zdobyć tutaj osiągnięcia i nagrodę. Myślę, że to będzie chyba dobry moment, żeby po prostu jakby zrobić to ostatni odcinek.
i później 666 mam na proszę. Później troszeczkę pogramy, zrobimy postać i nagramy już odcinek, w którym kończymy grę. To, że ukończymy grę, to nie znaczy, że to będzie koniec gry, koniec serii, bo tam jeszcze po grze się pojawiają różne ciekawe rzeczy. Mieliśmy naprawdę fajną postać. 275 życia. Naprawdę mocny damage. Kurde, i powiem wam, nie dałem rady. Mieliśmy tylko 46 albo 44% odporności na obrażenia. My mamy 215 życia, no kurczę, powiem wam, że no, na razie gram, nie, ale znaczy nie sądzę, żebym gdziekolwiek nie dotarł dalej. Więc co, może pójdziemy do tego, do sklepu Harona, dlatego że mamy grubo kasy, a może za to sobie coś kupimy, w sensie jakieś życie. No bo tutaj mamy maksymalne życie znowu, plus 25, miałbym 240 punktów. Myślę, że to warto kupić, dlatego że no, raczej taką postacią, jaką mamy w tym momencie, nie mamy szans, więc tutaj te kryształki 20 sztuk się przydadzą. Myślę, no, niestety nie ma leczenia. Wzmocnienie do jakiej umiejętności? Powiem wam, że to średnio się opłaca. Atak z odskoku. Ale z drugiej strony, co ja z kasą będę robił? Ale ciągle to wzmocnienie. Zmniejszenie obrażeń może. 14 na 16. No to mamy 16% zmniejszone obrażenia. Gentlemen, I'm back. The monster has returned in a vainglorious attempt to wrest the title champion from me. I couldn't care less about your title, though shouldn't you share it with the Minotaur? He's more than half the reason you've been in any trouble. You'll not drive a wedge between us, fiend. Asterius and I share a fraternal bond forged from the strongest bronze, nay, adamant. But you have caused us both offense, so die. Face me! Nie mamy szans tutaj. Widzenia. Kto wie? Kto wie?
tarczę pierońską uruchamia. Blokuje każdy nasz atak. Dobrze kupię chociaż te klejnoty. No i widzicie, mamy 50% odporności na obrażenia, tak jak mówię. Zrobimy to ostatni odcinek, ja sobie troszeczkę pogram. Wzmocnimy... W zasadzie to powiem wam, że można by było nawet tak robić, że de facto można by na pierwszym przeciwniku tutaj ginąć i wracać do domu i w ten sposób sobie wbić ten, te odporności, nie? When Theseus killed you again back there, did you, by any chance, happen to ask his big bull buddy for an autograph for me this time? Did not come up. Nie wyszło. Ale z drugiej strony też są tutaj te rozmowy. Nie wiem, czy chcecie je oglądać. Jak będę grał sam, no to wtedy nie będziecie wiedzieć za bardzo, co tutaj te postacie mówią, aczkolwiek nie wiem, czy ktoś chce tego w ogóle słuchać. Apologize because I think maybe I didn't act very appropriately last time you spoke to me, but I just really, really like this job and I promise I will always do my very best, so I just hope I'll have another chance. Deusa, please, there's no need to apologize. You've been doing a wonderful job, really. What? You really mean it, Prince? Thank you. Thanks so much. I have to say, lad, authorizing transfer of the fated list from the old archives straight into your chambers. Bold of you. And right beneath your father's nose at that. Oh, that? Just another job from the house contractor near as I'm concerned, sir. Not like anything on the list was getting done while it was stuck in the archives, besides. Well, that's the spirit, I suppose. If there's one thing I know, it's that the three fates always get their way. But if you wish to help them go about it, then perhaps they'll pay you back in kind. I wouldn't mind their help, I guess. Czekajcie, bo to jest Achilles. Widzicie, Achilles dostał od nas już prezent. Tezeusz, Asterion, Cerber. Cerberowi nie podarowałem jeszcze nic, widzicie. I Kostek nie otrzymał nic. O kurczę, to może Kostkowi damy, ale wolałbym tutaj bogom Olimpu zaoferować tą nagrodę, dlatego że mówię, wzmacniamy sobie postać w postaci zwiększonych obrażeń. A Cerbera tu nie ma, proszę. You called upon your humble court musician, as I understand, Lord Hades, sir. Referring to myself, of course. Well, Orpheus, if you're quite finished with your little stint within the depths of Tartarus, I'd like to ask again. Play us a song already. Or else next time I'll not be quite so charitable with your punishment. Oh, that. I must apologize again, Lord Hades, sir, for I'm afraid that I've no wish to sing as yet, in spite of your persuasiveness even. And that, is my final word upon the subject, at this time. Is that so? Why then, I'll go ahead and wait. I've all the patience in the world. He's in trouble. Cerberus must be asleep somewhere. No się działo, może spać. Dobra, co to możemy odnowić? Mamy 119 klejnociuków, brakuje nam jednego, żeby tutaj to kupić. Także to na pewno sobie kupimy. Renowacje w podziemiach, każdy piekielny skarb zawiera więcej bogactw. To jest w sumie dosyć ważne i w sumie to też chyba w pierwszej kolejności sobie aktywujemy. Tutaj to wszystko żeśmy już nabyli, jak widzicie. Czyli 10 oboli z urn. Tutaj mamy 5, to było to drugie ulepszenie. Urny o większej wartości. Tu mamy urny o mniejszej wartości. Także te wszystkie rzeczy tutaj z zakładki zlecenia warto robić, bo tutaj nam to pomaga. Natomiast tutaj te pozostałe rzeczy, one tylko
poprawiałem dekoracje, naprawiałem dom. W postaci na przykład tutaj pozbyciu się sierści Cerbera. Okej, tutaj nic nie będę robił, na razie widzę, bo nam brakuje trochę tego. Tej nie będę oferował, mówię, muszę ten nektar oferować bogom Olimpu. Nix, do you know anything about a softly spoken gentle being under the guise of chaos? They approached me recently and offered me a boon of sorts. Primordial chaos. Indeed, I know them well. They must have taken interest in your quest. I would advise that you beware their offerings, though know that chaos, whilst a trickster, is not a deceiver. I understand, I think. Tutaj jak złowimy rybę, to warto do kucharza przyjść i mu podarować tą rybę. Otrzymujemy... Ostatnio otrzymałem klejnoty. No tutaj widzicie za... za tą miksturkę, za ten nektar możemy otrzymać 50 tych. Ale to jest strasznie słabe. Za 5 kluczy otrzymujemy nektar. Widzicie, to też całkiem nieźle. Ale ja potrzebuję kluczy, żeby nabyć tych umiejętności trochę. To znaczy potrzebujemy 30 kluczy, żeby mieć jeszcze ostatnie dwie tutaj cechy. Widzicie? Mogę być silniejszy, odkryj dwa nowe talenty. I to będą chyba ostatnie już talenty. Także... Weźmy to, zwiększę szansę na nagrodę, taki jak dwa na rangę. Zadajesz więcej obrażeń, kiedy twoje zdrowie całkowite życie... Kiedy twoje zdrowie wynosi 80% lub więcej. No ale to 80% to rzadko kiedy mamy, więc z tego rzadko korzystamy. Tutaj z kolei jest gruba skóra. Zwiększa twoje całkowite życie plus 5 na rangę. W sumie powiem wam, że to nie jest takie głupie. 80% życia rzadko kiedy mamy. 80% życia rzadko kiedy mamy. Więc w sumie chyba warto tutaj te życie sobie wbić. Plus 5, plus 5, plus 5, plus 5. Widzicie, mamy 20 życia więcej. A być może nawet to można ulepszyć jeszcze więcej, nie wiem, może nawet 50 punktów zdrowia więcej byśmy mieli, więc to też jakaś pomoc, żeby tego Hadesa w końcu pokonać. Tutaj znowu mamy kasę, to też kasa się przydaje, wiadomo, żeby kupić ten diament na końcu, może jakieś inne wartościowe rzeczy, ale tam musimy mieć tysiaka na końcu, a po drodze też czasami coś warto kupić. Nie wiem, czasami można kupić czy to klucze, czy klejnoty, czy nektar, cokolwiek, co się tutaj nam przyda, więc powiem wam, że to głębokie kieszenie to super sprawa. Zyskujesz bogactwo, kiedy oczyścisz region podziemi. O kurde. Zyskujesz bogactwo, kiedy oczyścisz region podziemi, plus 5% twoich obecnych oboli na rangę. O kurde, ej, tylko czekajcie, bo to jest całkiem niezłe. To jest fajne też, że możemy zrestować te skille, gdybyśmy na coś tam nie chcieli. O, tych skill na przykład nie używam. No to tutaj nie ma co przywracać. Nie wiem czasem, czy nie będzie jakiejś trzeciej opcji, bo teraz mamy tylko dwa skille na ten, widzicie? Możemy dwa wymieniać. Tutaj na przykład gruba skóra jest i pewność siebie. Zainwestowałem trochę tutaj tych punktów w ciemności, ale no, mógłbym to zresetować i wtedy jakby odzyskać z tej cechy. No ale to ma, to na razie się nie opłaca tego robić. Tu mamy ulubieniec rodziny, tu mówię, te 5% na Boga otrzymujemy większe obrażenia, tylko że to jakoś dziwnie liczy. Nie wiem, czy 20, może 20 to jest maksymalnie. Może też tak być, że 20% to jest maksymalnie. Chociaż tu pisze na każdego Boga. Czy za każdego Boga. No tak to dziwnie, to jest... Nie wiem, czy to jakiś bug, czy tam źle po prostu pisze. No jak tutaj wyjdziemy... Nie wiem, czy ja to mogę wam pokazać. Nie mogę. No nic. No i tutaj te... Bogini miłości. 150 nagroda. Widzicie, no jeszcze nam... O, wysokie napięcie i podwójne uderzenie nam brakuje. Boski odskok, wsparcie Ateny, dumna postawa. Widzicie, tu wybieram te rzeczy właśnie, których jakby nie mam odkrytych. Chociaż one mi bardzo się nie widzą, ale no tutaj
raz, że zdobywamy osiągnięcia, dwa, że zdobywamy nagrodę w postaci tych klejnotów, które nam się też przydadzą. To de facto mamy chyba tylko klejnoty do odkrycia już. A, 4 diamenty. Co to jest? Zatrudni wykonawcę domu, aby ten wykonał różne usługi renowacyjne. Okej, widzicie, to też całkiem niezłe. I to mamy aż 3 sztuki krwi. Zabiję wszystkich opancerzonych strażników pilnujących najważniejsze komnaty podziemi. Może kostkowi podarujemy, ale mówię, nie chcę za bardzo mu oferować tutaj na razie tego daru, bo tutaj czekam na Aresa, Dionizosa i Artemidę. On by nam tutaj oczywiście podarował małe tą różę. Następny odnaleziony dar będzie pochodził od Afrodyty. Jej błogosławieństwa mają 10% na szansę, aby być rzadkie lepsze. Czyli to jest wszystko od tych bogów. Demeter, tu mamy... Nie, tu jest coś innego jednak. Ale tutaj mamy Zeus. Od Zeusa, tutaj mamy od Posejdona, Ateny i Afrodyty ten artefakt. Używamy na razie tutaj tego, żeby wbić na trzeci poziom. Także tak to wygląda. No i mamy też możliwość tutaj odblokowania kolejnej broni, ale na razie ja tego nie chcę, bo używam tej włóczni. Zależy mi na tych dwóch skillach, żeby odblokować, nie? Let me give you a piece of advice, boyo. You run across a guy like me out there, you just give him a good stab right in the back without a second thought before he sends you crying back to Papa. I'll keep that in mind, mate. No tutaj mamy, o matko, jeszcze 15 razy musimy z nim porozmawiać, żeby zdobyć kolejny wpis. Dobra, ruszamy. Tak mówię, to zrobimy ostatni materiał, a później sobie troszeczkę pogram. Crashing waves, the trident. Why have you? You procured the rod of fishing I detect. Fine handiwork, if I say so myself. Its line is nigh invisible and causes denizens of my domain to flock to it like mortals to temples of mine. Good fortune with that thing. Jest, mamy to, mamy to, mamy zwykły atak. Bardzo dobrze, obrażenie ataku plus 40%. Jeszcze mamy tutaj możliwość wpychania wrogów. O ile te pierwsze walki są proste, mamy już 80 oboli, to później ta gra się z każdym poziomem robi coraz trudniejsze, no ale generalnie, no widzicie, ostatnio żeśmy prawie pokonali Hadesa. Mamy 70 życia, a nie 50, to też jest duży plus. I mamy 85 oboli już. Czekajcie, czy tej oferowałem pomoc? Tak, to jest Atena. Dobra. Nie będziemy tego wybierać. Chociaż bogowie wiadomo, daje nam w sumie to chyba... A idźmy tutaj, dobra. Bo i tak przecież to nie będziemy robić teraz tego upadu po to, żeby ukończyć grę. Tu raczej chodzi o to, żeby mi zdobyć te umiejętności ze stołu. You've met the master of the seas, Poseidon, haven't you? Our uncle's affable but quick to anger. Be on your guard with him is my advice. A widzicie, mamy boski odskok. O, proszę. Tutaj powiem, że warto wejść. Bo może uda mi się tutaj zrobić ten atak plus 40. They force their blessings onto you, whilst I need
No niestety, czekajcie. Czekajcie, twój odskok ma mniejszy zasięg. Następnie odnalezione są warte plus 79%. No całkiem nieźle, a tutaj mamy z kolei plus 47 do życia. Tylko odzyskujemy tyle życia, czy to jest maksymalne życie? Twoje całkowite życie leczy się o wartość. To jest rzadkie, więc chyba... Dobra, zobaczymy. 70. No i tutaj klucze. Klucz tu mamy. A tu możemy się uleczyć. A, że na następnej sali będzie klucz. Się przyda. O, mamy kolejnego boga, któremu oferujemy za chwilę ten. On wiecie, dobrze się składa. Przeciwnicy są banalni. Chyba nie otrzymałem ani jednego obrażenia. I zaraz sobie sprawdzimy, czy tutaj temu... A, to jest Ares, widzicie, dobra. Bóg wojny, chyba tak, dobrze mówię. Podarujemy mu ten nektar. Lord Ares, please accept this offering for giving me such strength as necessary to succeed. You are a flatterer, my death-inflicting kin. And I am feeling generous as well, so here, a small token for you of my affection. You have my thanks, Lord Ares. Fiolka krwi, to coś może być związane z większym paskiem zdrowia tutaj dla nas. You are a most impressive death dealer, my kin. By my estimation, you have slain at least 1,000 souls down there. Souls mostly having died before, but still. Atak specjalny, wsparcie zmienia cię w nietykalny wir ostrzy. Tutaj mamy wsparcie RSA, wybór Moir, czyli to z tego chyba skorzystamy. Otrzymasz obrażenia, sprowadzasz zagładę na pobliskich wrogów. Obrażenia zagłady 100. Ale wezmę to, mówię, bo to jest... Dobra, jeszcze tutaj nam został Dionizos. Artemida. A właśnie, zobaczmy, jaki bonus jest teraz tutaj. Aktualny bonus obrażeń plus 15. Czego to, kurczę, tak dziwnie działa? Jeszcze jedna runda, widzicie, zobaczymy, jak to będzie liczone. Mamy 70 punktów życia, czyli będziemy mieć plus 47, czyli 117. No kurczę, to teraz obrania mamy 15, nie wiem czemu tak dziwnie, czyli 2,5 na ten, na boga wychodzi na to. Jest czaszka, czyli nagroda będzie mocniejsza i runda będzie też tutaj trudniejsza. Temperatura wrzenia. O, proszę, super pokój z nektarem.
Tych nektarów potrzebujemy sporo jeszcze, ale właśnie one są dosyć istotne. O, 117, czyli dobrze jednak miałem 70 plus 47, 117. Tutaj otrzymam jeszcze plus 25. Jednak wolę to, te punkty ciemności się nam przydają, poza tym nas leczą, nie? Na 47 sekund muszę przeżyć. No właśnie, tutaj de facto to chyba lepiej nie walczyć w ogóle, bo dzisiaj nie będą pojawiać nowi przeciwnicy. Gdybyśmy gdzieś stanęli w kącie, to... Robimy fajne. Again you make a mockery of me. 10. O, klucz, fajnie. Klucze też potrzebne, potrzebujemy jeszcze ich sporo. O, możemy tutaj, widzicie, łowić ryby. Tych pokoi z tymi rybami jest naprawdę mało. Kurde, nie mogę zrobić uniku? Co się stało? Tak za wcześnie, kuźwa jego mać. Ale chujno, ja pierdzielę. No to tutaj wiadomo, dajemy, zyskujemy to, jeszcze zyskujemy życie, więc to się opłaca kupić. Zyskuje 10% przy wejściu do komnaty, to też w sumie jest całkiem niezłe. Dodatkowo obrażenie opancerzonym wrogom. Weźmy kasiorę. Szukam patrzę, ale nigdzie nie ma miejsca do łowienia. Tych miejsc do łowienia to jest strasznie mało. W jednej, na jednej mapie świata, w jednym pokoju w zasadzie chyba spotkałem miejsce, gdzie możemy łowić. Oczywiście drugi raz się kurde znowu nie udało. Czy ja tutaj chcę coś kupić? Chyba nie. Always a pleasure, Caron.
Alecto? Guess not. How about no? No murder. No murder. A nakładamy na niego, widzicie, tego buffa. Jakie to mu obrażenia są większe. Możemy to drugi raz nałożyć. She won't be back anytime soon. For safekeeping. No to musimy aktywować 67. Seems the Fury failed to do her job. Całkiem nieźle tutaj tego zdrowia można. O, zobaczmy to. A, to jest standard. Okej, czyli to jest standard, ta sama regułka. Ile jeszcze potyczek przed nami? 20. Matko, sporo. W sumie to też jest nie takie złe, tylko żebyśmy, nie wiem, zyskali mnożę na przykład obole. Niech będzie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tylko te 300, nie? No właśnie, tak darmo mamy więcej trochę. Nie wszystkie są tam dostępne. To jest młot, który pozwala nam ulepszyć broń. Podobno w czasie wędrówki po krainie możemy tylko dwa razy jakby ulepszyć broń. Dwa razy spotkamy ten młot, więc w sumie... Są takie średnie nasze. A tak specjalnie weźmiemy to, no bo tutaj nie mamy tego. Grat pchnięć. No to jest, grat pchnięć jest super, naprawdę. Trzymamy guzik i ty napieprzamy, ile fabryka dała. No ale ja tutaj chcę to wziąć, bo tego nie mamy odblokowanego. O! 25, kolejną tu mamy szansę zdobyć. Zdobyłem oczywiście zdecydowanie mniej. Ale dobre 10. Panie, to będzie szczęśliwy. Incompetence. Finally. 11. I'll take them. Zawsze coś, nie? Życia też za wiele nie straciłem.
to mamy tutaj. Okej, okay, Hermes od nas już otrzymał dar. Zresztą mam nektar jeden, dobra. Ale wybiorę Boga, bo może zdobędziemy znowu jakąś umiejętność, którą możemy odblokować do zestawu Moira. So long for him to show up in the first place. Well, I'm afraid that's not for you to know. But it's not because I was late. Not late for anything. O, tu mamy atak specjalny, jest szybszy. Atak jest szybszy. No, bierzemy to oczywiście. No, bierzemy wszystkie te umiejętności, które... no i klejnoty raczej chyba bierzemy, żeby też tam poulepszać nasz dom, że tak powiem, czy hub. Tyle na to potrzebujemy jeszcze sporo. Pięć to tak średnio, nie? To jest całkiem fajne, ale mamy tylko... O, to jest super. To jest super. To możemy sobie tutaj zwiększyć jeszcze tych ilość potyczek naprawdę na... W tym momencie chyba mamy dodatkowe 6 czy 12 miałbym, ale jakbyśmy ulepszyli ten przedmiot jeszcze raz, to myślę, że nawet jeszcze więcej. Should be handy. A mam na myśli tutaj ten przedmiot, który wydłuża czas działania tych przedmiotów. Naznaczamy, zadajemy przebrażenia, czekacie, bo ten latający. Grałem właśnie, nie? Jeden. Assistance, nephew. So of course I dropped what I was doing and then sought you out as quickly as I could. Boski wskaźnik ładuje się szybciej, gdy zadajesz lub otrzymujesz obrażenia. No to akurat jest fajne. Pewnie to aktywujemy, dobra. Thank you.
Po użyciu Sparta zadajesz więcej obrażeń przez 15 sekund. No, całkiem niezłe. Wpis ukończony. Lord Hades nie pała do niego miłością z przyczyn, które ledwie jestem w stanie pojąć. Wygląda na to, że Lord Hades dobrowolnie postanawia nie zadawać się z bogami Olimpu. Nie wiem, wpis ukończony. Czy to już jest wszystko chyba, co mogliśmy uzyskać? Chyba, że jest po nas, chociaż tu mamy jedno wskrzeszenie znowu. Próba bogów, aha. Hydrauliczna potęga, atak oraz atak specjalny są silniejsze przez pierwsze 10 sekund w potyczce. A 10 sekund mało, nie? You overstepped your bounds with me, nephew, but I shall make you fall right back in line. Forgive me, uncle. Ale 10 sekund też nie jest mało, taka jest dynamiczna. O, shit. It's best we put this little slight behind us, wouldn't you? Hmm, fajne. Nawet. Pójdziemy tutaj, bo może w sklepie kupimy klejnoty, może kupimy punkty mroku, może... Chociaż klucza chyba nie zauważyłem, że możemy kupić klucz. O, proszę, tu jest miejsce do łowienia. Jak kurwa za późno, ja pierdzielę, to jest jakaś kpina. To jest jakaś kpina dosłownie, no. No i widzicie, klucz mówię, możemy kupić. A przed chwilą mówiłem, że nie widziałem. No to mamy tutaj możliwość kupienia klucza. Wzmocnienie możemy kupić, albo ewentualnie to. We cannot effectively communicate with Charon from Olympus, but he is amenable to certain trades and seems unfettered by your father's influence. Masz większą odporność na obrażenia od ataku wrogów. Zmniejszone obrażenia od wrogów 5%. No fajne. Sobie to aktywujemy. Dobra. Come and get it. Jeszcze 10 sekund, to rzeczywiście to wrażenie było dużo większe. Świetnie.
Słaby ten wir jest. A, bo ten wir nam trzeba tylko jeden pasek. No, widzicie, to też jest. Dobra, wiecie, tam się chyba zabić. Zabić. Wrócimy do domu i skończymy ten materiał i generalnie tak jak mówię, troszeczkę pogram, wzmocnimy sobie tą odporność tutaj na wyższy poziom i później zrobimy następny odcinek i mam nadzieję, że to będzie odcinek, w którym pokonamy już Hadesa i ukończymy grę, natomiast nie będzie to jeszcze koniec serii, bo gra jeszcze oferuje różne rzeczy po ukończeniu. Weath, looks like the bone hydra of Asphodel just stomped you that time, huh? I hear each of its heads has its own nasty tricks. That must be tough. It was unpleasant, yes. You're much too modest, Lord Achilles, for someone with such a number of heroic deeds and glorious decapitations to his name. You ought to be more like ever boastful Zagreus and talk it up some more. Oh, fear not, Orpheus. I was quite boastful of my day. Would you look at where it got me? Besides, I've not the imagination to come up with tales as tall as those of our Prince Zagreus. What can I say? I try. Prince, your father, I think he's pretty steamed right now about something, so maybe you could stay away from him, or I could tell him you're not here. That's quite all right, Dusa. I'm not afraid of him, and neither should you be. The best help he's ever found. Just doing my job here. No, no, Cerber się pojawił, możemy z nim pogadać. A czy Cerber otrzymał od nas nektar? Nie, tak samo nie otrzymał od nas. Hades nie otrzymał od nas. To znaczy, tym nie chcę na razie ofiarować tych. Nektarów, bo chcę tutaj zrobić, żeby mieć ten mocniejszy atak. A tym bardziej, że te postacie tutaj są w bazie, więc łatwo je spotkać i łatwo im ofiarować. Blood and darkness, but this place is falling apart. Nobody works an honest day down here. Father, everybody's dead. Give them a break. What would you even know of honest work? At least the wretched dead yet honor me as lord. I cannot say the same for you. Ja chyba jednak zdecyduję się na to, więc jeszcze pozbieramy. No tutaj będziemy używać 15. Co to za ja tych dekoracji nie kupowałem żadnych. O matko, skąd to się wzięło? O właśnie, to jest najważniejsze. No, za 25 możemy kupić 3 klucze. Piękna sprawa. 16 kluczy mam, więc nieźle. O, widzicie, uwaga, że możemy teraz za klucze kupić nektar. To też się nam przyda. Niestety ryby nie mam żadnej. Ludzka, będziemy kończyć ten materiał. Nie wiem, jak tutaj wygląda sytuacja. O, to już jest sporo. Podwójne uderzenie, wysokie napięcie. A, bo są dary Zeusa, dary Posejdona, dary Afrodyty, dary Aresa, dary Hermesa, Demeter. A, wszystkie bronie tu musimy odblokować. Jedna jest do kupienia, już można by było to zrobić, natomiast druga jest jeszcze niedostępna. Ulepszenia Dedala przeznaczone dla Styksusa.
Grat sieć przeszywająca fala. A, bo to chodzi o bronię, tak? Ulepszenia. Szybki obrót, o, widzicie? Ulepszenia dodala, przeznaczenia dla Veraty. Chwileczki, kończymy ten materiał, godzina materiał wyszedł. Mówię, ja sobie troszeczkę pogram. I wzmocnimy postać. Tutaj mamy grubą skórę. 25, no i dobra. Nie wiem, ile tutaj maksymalnie możemy mieć, plus 30, plus 35, 40, 50, nie wiem. W każdym razie to jest całkiem fajne. To jest całkiem fajne, taka siła też jest całkiem fajna. Chociaż to jest lepsze, bo zyskujesz bogactwo, kiedy oczyszczysz region podziemi. 5% twoich obecnych boli na rangę. Czyli jak będę miał 100 i oczyszczę podziemia, to 5% otrzymujemy. Czyli 5% ze 100 to jest 5, jakby miał 200, to 10 otrzymam. To tak w sumie średnio. To tutaj chyba to jest lepsze, te głębokie kieszenie. Chociaż pod koniec gry, jak mieliśmy te kasy już tam 600, 700, 800, 900, no to 5% z tego to już jest nieźle, nie? Aha, czekajcie, bo to prawdopodobnie możemy ulepszyć większą liczbę razy. Kurde, jest 5%, później będzie pewnie 10 i 15, więc to powiem wam, że jest całkiem niezłe, chyba lepsze niż to. No i teraz oczywiście używamy klucza, resetujemy te umiejętności, sobie przydzielamy od początku, nie? Mordeczki, to wszystko, dzięki za oglądanie, pozdrawiam, cześć!